Na tym filmie pokażę, jak można rozwiązać zadanie albo element, w którym musimy policzyć granicę, czyli tu jest słowo lim, kiedy niewiadoma nasza, tu oznaczona jako x, dąży do konkretnej wartości, która w tym przypadku wynosi 2, a granica jest do policzenia z tego konkretnego wyrażenia. Żeby policzyć taką granicę, musimy na początek sprawdzić, do jakiego wyniku dąży całe to wyrażenie, jeśli w miejsce x wstawimy właśnie dwójkę jako wartość, do której ona dąży. Jeżeli tu jest x do trzeciej, my policzymy, że to jest tak, jakby była dwójka do trzeciej potęgi, a więc będzie 2 do trzeciej potęgi minus 8, a tu będzie 2 minus 2. Co z tego wyjdzie? No to zaraz zobaczymy. Będzie to w takim razie pewne obliczenie, gdzie będzie to nadal ułamek. W miejsce x wstawiamy dwójkę, więc będzie 2 do trzeciej minus 8, a tutaj mamy wyrażenie 2 minus 2 i zamykamy nawias. Jeżeli obliczymy, co mamy w liczniku, to 2 do trzeciej to jest 8, więc 8 minus 8 daje 0 i 2 minus 2 daje nam wartość wynoszącą też 0. Wychodzi tak zwany wyraz nieoznaczony, który mówi o tym, że jeżeli nie przekształcimy tego wyrażenia, to nie będziemy mogli policzyć tutaj powiedzmy wartości takiej granicy. I już tutaj pod spodem znajduje się pewna taka wskazówka, że będziemy korzystać ze wzoru skróconego mnożenia, gdzie możemy rozpisać, że jedna liczba do trzeciej potęgi minus druga liczba też do trzeciej potęgi może być rozpisana jako dwa nawiasy, które ze sobą będzie można przemnożyć. Dlaczego jest to skorzystane? Ponieważ w tym typowym przykładzie to, co jest w liczniku, jest powiązane z tym, jak wygląda mianownik. I teraz widzimy tutaj, że w miejsce powiedzmy elementu A to by był nasz x, elementem B byłaby dwójka i dlatego tutaj możemy pisać, że to jest do trzeciej, a między nimi liczymy różnicę. I w tym momencie możemy powiedzieć, podstawiając do tego wzoru, że w naszym zapisie będzie nadal do policzenia granica przy x dążącym do dwójki, ale z wyrażenia typu x minus 2, a tutaj x do kwadratu plus x razy 2 plus 2 do kwadratu, oczywiście to będzie 4, a w mianowniku będzie tak jak było x minus 2, czyli jest to po prostu przepisane. Jeżeli teraz mamy obliczyć wartość takiego wyrażenia, no to teraz się wyjaśnię, dlaczego z tamtego wzoru skróconego mnożenia można było skorzystać. Czyli tutaj i tutaj te elementy będzie można ze sobą skrócić, czyli powstaje nam granica przy x dążącym do 2 z x do kwadratu plus 2x plus 4. I teraz już mamy jakby zapisaną do policzenia granicę. Aby obliczyć dalej tą granicę, postępujemy dokładnie jak to było na samym początku. Czyli w miejsce x-a, który dąży do dwójki, czyli na przykład tutaj i tutaj, wstawiamy sobie liczbę wynoszącą 2. Czyli tu jest 2 do drugiej, a to jest 2 razy 2 plus 4. I sprawdzamy, czy wyjdzie nam wyraz nieoznaczony, a może jakiś konkretny wynik. A więc podstawiamy. Możemy powiedzieć, że będzie to pewne wyrażenie. Mogę stosować nawias klamrowy, nie ma problemu. Po prostu, jeżeli przechodzimy z zapisu, że nie ma limes, no to zostawiamy jakiś tam może być nawias kwadratowy. Więc będzie to 2 do kwadratu plus 2 razy 2 plus 4. Z tego, co mi się wydaje, tu nie będzie żadnego elementu nieoznaczoności i liczymy 2 do kwadratu to jest 4 plus 2 razy 2 też jest 4 i plus 4, które było, czyli to jest 4 razy 3, czyli będzie 12. Oczywiście musimy pamiętać, to jest oczywiście już rozwiązany wynik i teraz możemy powiedzieć, że wartość naszej granicy, tego co mieliśmy sobie tutaj policzyć, granica z takiego wyrażenia będzie wynosiła 12. Tylko musimy pamiętać, że jeżeli nie można skorzystać z metody de l'Hôpitala, jedną z metod rozwiązywania granic jest właśnie korzystanie, zastanawianie się, czy można skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia.